A jednak potwierdziły się najgorsze informacje dotyczące papieża. Franciszka. No właśnie, co to za informacje o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, potwierdziły się najgorsze informacje dotyczące papieża Franciszka. Informacje, które pojawiły się w mediach, o których po prostu spekulowano od dłuższego czasu. Tak, praktycznie to już od paru dni takie były przecieki w mediach, ale póki nie zostało to potwierdzone oficjalnie, no to praktycznie nikt tutaj tego nie potwierdził. No te najgorsze informacje dotyczące papieża, dotyczące papieża franciszka, więc papieża, który piastuje, to ten urząd, tak, bo przecież niedawno zmarł papież Benedykt, zmarł. W grudniu 2022 roku, bodajże w ostatni dzień to było tak, 31 grudnia. Natomiast teraz potwierdziły się informacje, no, bardzo po prostu niedobre, dotyczące papieża Franciszka, że trafił do szpitala w związku z problemami zdrowotnymi, infekcją górnych, drog, górnych dróg oddechowych. Tam właśnie po prostu, znaczy do szpitala trafił właśnie po prostu papież. Po tym jak miał problemy z oddychaniem, no, sytuacja musi być naprawdę poważna, bo przecież papież ma swojego osobistego lekarza, który po prostu go cały czas kontroluje, sprawdza stan zdrowia. Natomiast ten, ten stan zdrowia spowodował, że musiał trafić do szpitala. I to jest, jakby, jedna sprawa. Druga sprawa, że przecież papież, tutaj Franciszek, miał problemy, tak, z po prostu płucem, a więc tracił część płuca w wieku tam 20 czy bodajże 22 lat. Więc tym bardziej to jest, po prostu tutaj tak sytuacja patowa. Oczywiście, ja papieżowi życzę jak najlepiej tak zdrowia, żeby z tego jak najszybciej wyszedł i mógł wrócić do wiernych, mógł wrócić praktycznie do swoich czynności. Natomiast też tutaj jest po prostu, oczywiście, modlitwa na całym świecie za papieżem franciszkiem. Natomiast tutaj papież Franciszek też podziękował na mediach społecznościowych na Twitterze, za to, że po prostu wierni są zainteresowani, modlą się o jego zdrowie. Ale ciekawie też brzmią w tej sprawie, znaczy odniesienie się praktycznie do wypowiedzi papieża Franciszka, który dosyć niedawno, tak temu mówił, że gdyby, miał, gdyby się źle czuł, jego, jeśli chodzi o jego stan zdrowia, to on wtedy po prostu mógłby przejść na emeryturę. Mógłby niejako abdykować, chociaż no to abdykuje tutaj król, tak? Więc no jest to na pewno ciekawa sprawa, jeśli chodzi tutaj o papieża Franciszka, czy on ze względu na stan zdrowia zrezygnuje, byłby wtedy drugim papieżem? który by przyszedł na emeryturę, ale który by żył oczywiście, tak, no bo z reguły papież kończy praktycznie swój pontyfikat w momencie, kiedy umiera. Nie wiadomo, czy tak będzie, tak, no tutaj też jest po prostu w podeszłym wieku, więc tutaj wiadomo, że sama, sam podeszły wiek powoduje, że człowiek ma różne choroby, natomiast tutaj, jeśli chodzi o papieża, rzeczywiście trafił do szpitala, no pewnie wyjdzie z tego szpitala, nic mu takiego nie będzie, ale no jest nie takie ryzyko, że może przejść po prostu na emeryturę, czy istnieje taka po prostu ewentualność i zostanie wybrany nowy papież, tak, zostanie praktycznie tutaj wybrany nowy papież. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie wyglądała. Natomiast, no, niewątpliwie on trafił do tej kliniki, tak, nie pamiętam, jak ona się nazywa, ta słynna praktycznie klinika, która leczy tutaj papieży wszystkich, trafił praktycznie tam na leczenie po prostu papież Franciszek. No, sytuacja dosyć po prostu poważna, bo tutaj przywódca na całym świecie, w tym przywódca prezydent Argentyny, a więc z kraju, z którego się wodzi, gdzie się urodził papież e, tutaj Franciszek, e, tak, no e, tej modlą się o zdrowie papieża, a tak samo po prostu modlitwę poprosił tutaj e, e, tutaj poprosił tutaj właśnie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. E, no wydaje się, że jeszcze ta sytuacja tak jakby zdrowotna tym bardziej tutaj jakby uniemożliwi podróż papieża do e, Moskwy czy właśnie na Ukrainę, tak? Bo z się na temat tego, że po prostu papież mógłby się udać do Rosji z wizytą, żeby porozmawiać na temat po prostu działań pokojowych, jeśli chodzi o Ukrainę, albo po prostu pojawiłby się w Ukrainie jako gest poparcia. No, ja mam. Nie mam tak naprawdę zdania w tej sprawie, tak? Z jednej strony byłby to gest poparcia, z drugiej strony byłoby to ryzyko, tak? Eee, papież jest po prostu w podeszłym wieku, to jest jakby jedna sprawa trzeba byłoby zapewnić mu kompletne bezpieczeństwo. Z drugiej strony, na terenie Ukrainy pojawiają się różni przywódcy polityczni, w tym Joe Biden, więc być może to byłaby dobra rzecz, gdyby się po prostu papież tam pojawił. Natomiast jeśli chodzi o Rosję, nie, tak, w, w kontekście teraz praktycznie, co robi. Rosja na świecie. Oczywiście, ja to, co robi Rosja, to potępiam. To, co robi Rosja, Ukraina powinna być niezależna i podległa. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście wizyta by papieża cokolwiek zmieniła? Eee, no to ja powiem w ten sposób, no były tam pewne kontrowersyjne wypowiedzi papieża Franciszka, tak, na temat tutaj Rosji i Ukrainy, e, tak i tak dalej. Natomiast, no to już jest jakby inna sprawa, e, ale hmm, czy ta wizyta dzisiaj by coś po prostu zmieniła? Tym bardziej teraz, jak tam po prostu stan zdrowia mu się pogorszył, to raczej tutaj dużo by nie. Nie wniosł, tak? Nie wniosłoby praktycznie tutaj. Ja powiem w ten sposób, tak, jeżeli Rosja prowadziła atak na Ukrainę, nawet, tak, oni mają po prostu prawosławie, nawet wsięto prawosławia, jeśli chodzi o Ukrainę, to nie wiem, czy by nawet po prostu tutaj e, tak, duchowny, jeśli chodzi o prawosławie, miał jakikolwiek wpływ, nawet gdyby e, tutaj tak w, w, rozmawiał z Putinem, miałby, miałby po prostu jakikolwiek wpływ na te działania militarne, które ma miejsce w Ukrainie. Także, no, ciężko jest mi tutaj po prostu Dzisiaj powiedzieć, kto, kto dzisiaj może mieć jakikolwiek wpływ na Putina, tak, na jego działania. Widzimy praktycznie, co tutaj praktycznie Putin robi. A kto wie, czy nie będzie planował tej wojny totalnej wojny globalnej, tak? No więc rzeczywiście wszystko się zmienia na naszych oczach. Jesteśmy wszyscy praktycznie tego, tutaj jesteśmy praktycznie tego świadkami. Nie tak, dawno, nie tak dawno, zmarł papież, który właśnie był na emeryturze, papież Benedykt, tak, ostatni dzień grudnia 2022 roku. Teraz problemy zdrowotne papieża Franciszka. No, gdyby przeszedł na emeryturę, no to nie byłoby sytuacji takiej, że dwóch papieżów byłoby na emeryturze. Wtedy byłby jeden papież na emeryturze. Być może to będzie jakiś nowa, nowy standard, tak? W przyszłości, że papież w deszłym wieku będzie przechodził na emeryturę, a w tym czasie po prostu inny papież będzie wybierany na to stanowisko, tak, na po prostu ten pontyfikat. Bo teraz też i ludzie żyją, żyją, żyją coraz dłużej, no ale jednak te choroby, praktycznie tutaj człowieka, te choroby tutaj człowieka trapią, tak, można powiedzieć. Także no ja oczywiście życzę papieżowi wszystkiego dobrego, zdrowia, szybkie, szybkiego powrotu do, do zdrowia, tak, żeby te problemy zdrowotne, no jeszcze w kontekście właśnie tego, że miał młodości, problemy z tymi płucami, stracił kawałek płuca, żeby wrócił jak najszybciej do zdrowia i do yy, pełnych sił, tak. Jestem ciekawcowy na ten temat Cię co, co na ten temat myślicie, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!